So let me present myself quickly. I am one of the technical department director of the Opéra Comique in Paris. So here you see my building. And my department is more precisely sound and video department. And we manage the sound, the video, the intercommunication, subtitles, audio reinforcement for deaf people, and audio description for blind people. Okay. Alina jest szefową działu techniki Opéra Comique w Paryżu. Obiekt Państwo widzieli na zdjęciu, to są jego wnętrza. Do jej obowiązków należy utrzymywanie działu, który zajmuje się zaledwie paroma sprawami. Dźwiękiem, obrazem, interkomami, audiodeskrypcją oraz systemami wspomagania dla słabo słyszących. So the main point today is to talk about technology and art and blending them together. As you see, the Opéra Comique is a really old theater. It's this year we are celebrating the 300th anniversary. So it's been up since 1714. Opera Comique jest, jak Państwo widzą, obiektem zabytkowym. W tym roku obchodzą 300-lecie działalności. And as you can see, it's the most of the production we make there are acoustic production. We make opera, theater, and a lot of classical concerts. Główne produkcje, jakie wykonuje się w tym obiekcie, to są produkcje klasyczne. Yeah. What about technology? Even if we have actually an acoustic place, the technology is taking more and more space in our theater, especially for sound, because we used to play everything acoustic, but I will explain to you that nowadays nothing is really acoustic. Aczkolwiek teoretycznie większość produkcji chciałaby się odbywać akustycznie, to jednak w dzisiejszych czasach już to jest coraz mniej możliwe. Ciągle narasta ilość sprzętu i to głównie właśnie w kwestii nagłośnienia i często nawet mimo, że mówi się, że gra się akustycznie, to tak naprawdę to już prawie nigdy akustycznie czysto nie jest. I wanted to, well, I just leave you watch the pictures, I don't care about the pictures at all. What technology brings us lately for sound and video especially is that now we have more comfort for the artist on the stage, for the orchestra, and we have more comfort for the audience, and then we have more comfort for the technicians. I will explain that to you. To, co ostatnio dzieje się w operze, to rzeczy, które zdecydowanie poprawiają komfort pracy zarówno artystów, muzyków, obsługi technicznej, jak i widowni. So, first I wanted to talk about the comfort for the artist. You know, when we begin a production in opera, nowadays all the artists need some monitors on the stage. I to, czego Alina chciałaby zacząć, to o tym, jak poprawiły się warunki pracy dla artystów. Wszyscy wiemy, że artyści po to, by mogli sprawniej i lepiej wykonywać swoją pracę na scenie, potrzebują dobrze się nawzajem słyszeć. That's why I was telling you that nothing is really acoustic. We always have at least some monitors for the singers and for the dancers and so on. This is the stage. I to jest właśnie ta przyczyna, dla której mówi się, że nawet jeżeli teoretycznie odbywa się koncert akustyczny, nie jest akustyczny, dlatego że zawsze w każdych warunkach jednak przynajmniej podaje się monitory dla tancerzy, dla solistów. So what's the most important thing about monitors on the stage is that they have to be really discreet, because the productions, you see the stage in opera is really opened and you see everything. And with the decoration and so on, you have to be really discreet with the monitors. The audience don't have to see the monitors. It's really important.
To, co jest bardzo istotne dla wszelkiego typu systemów monitorowych, odsłuchowych, kontrolnych, dla sceny tego typu, jest przede wszystkim ogromna dyskrecja, jeżeli chodzi o wygląd i możliwości aplikacyjne, dlatego że z jednej strony ta scena jest bardzo otwarta, z drugiej strony, jeżeli pojawia się tam scenografia, musi być możliwość komponowania tych monitorów tak, by nie raziły. Yeah. The second really important thing is the quality of sound for monitors. Actually, the people on the stage, they need to hear really good sound. The sound has not to be different from reality. They are so used to hear the music. So if you want them to be on rhythm, if you want them to be clear, to sing well, to be comfortable to do what they have to do on the stage, you need to have a really good sound in monitors. You see, when you have an artist on the stage, he has two important points for him. He has to see the orchestra shift, if there is one. So for that, we have video monitors. And then you have to listen carefully for what happens in the music, to be on rhythm, to be good, to feel good. To, co oprócz tej dyskrecji w kształcie, w wyglądzie monitorów jest rzeczą o kapitalnym znaczeniu, to jakość dźwięku. To jest rzecz podstawowa, że ten dźwięk musi być rzeczywiście bardzo wysokiej klasy. On nie może być zakolorowany, on nie może być sztuczny. On musi rzeczywiście oddawać jak najwierniej, jak w sposób jak najbardziej naturalny, rzeczywiste brzmienie instrumentów, muzyki, tego wszystkiego, co tym artystom jest potrzebne po to, by dobrze wykonywać swoją pracę i żeby czuć się komfortowo. To są bardzo istotne rzeczy dla artystów i nie wolno tego o tym absolutnie zapominać. To, w jaki sposób jest retransmitowany dźwięk z fosy orkiestrowej na scenę, w jaki sposób on jest uformowany, w jaki sposób jest uzgodniony czasowo, to są wszystko absolutnie czynniki, które determinują to, jakiej klasy wykonania możemy się spodziewać po artystach. And you have to keep in mind that if the stage people have to hear really, really good sound, it's actually important too for the people of the audience, because if the sound is really good and really with a big definition and so on the stage, you don't have to put it loud. And if you don't put it loud, the audience won't hear the sound from the stage, you know? I dodatkowo, jeżeli rzeczywiście ta jakość dźwięku jest dobrej klasy, wtedy rzeczywiście artyści słyszą to w sposób czytelny, wyraźny, a zatem można też redukować poziom głośności monitorów, co powoduje, że ten dźwięk, który emituje system monitorowy, nie ulega znaczącej projekcji w kierunku widowni. So that's about monitors. So here you can see a little of the theater. I didn't describe it to you, but it's a classical Italian theater that with an impressive acoustic and a big stage. Then what I wanted to explain to you, Eva, was about monitors. If you want good quality, of course you have to have really good loudspeakers. They can be really discreet. But the other point for sound quality, which is really, really, really important on stage, is the choice of your microphones. Na zdjęciu Państwo widzą, że to jest typowy układ tak zwanego teatru włoskiego. Natomiast jak chodzi o sprawy monitorowe, tak jak Alina mówiła, bardzo istotną jest jakość dźwięku. I kolejną rzeczą niezwykle istotną dla pracy artystów jest jakość mikrofonów. If you can imagine on this stage here, I can show quickly to you where are the loudspeakers, because they are always sitting. So, Alina, teraz proszę pokażę, gdzie są pochowane głośniki na scenie. So the loudspeakers in the opera are behind the cadre. So zaraz za oknem scenicznym są zlokalizowane głośniki. Yeah, you've got some behind in the black spots, then you've got some at the back of the opera, and then you get some here, above you. Jest cała spora ilość monitorów umieszczona w pudle sceny, u góry, na krawędziach mostów, po mostów technicznych. Yeah, they are really discreet and they sound good enough to be heard from the stage when they are about 15 meters up. Są wystarczające na to, żeby rzeczywiście z wysokości około 15 metrów zapewnić prawidłową transmisję dźwięku i odbiór na scenie. And after that, depending on the scenography and choreography, we have different type of loudspeakers that can be hidden into the decoration.
Jest to na tyle istotny i specjalistyczna część systemu, że używane są rozmaite typy monitorów w zależności od choreografii bądź scenografii, tak żeby rzeczywiście dało się to wszystko ładnie pochować i wkomponować w otoczenie. Okay, so now let's talk about quality of sound. So to have a good quality of sound on the stage, that the audience, that it don't disturb the audience, you have to choose well your microphones on the orchestra. Teraz, jeżeli wracając do jakości dźwięku, z kolei bardzo istotną rzeczą jest układ mikrofonów, tych, które obsługują orkiestrę, który musi dodatkowo być skorelowany z pozycją głośników monitorowych. Okay, so for microphone, the main point is that in an acoustic house or theater like ours, they have to be the more precise on the instrument. You have to feel that the sound is like acoustic sound. And it's not working with every microphone. To, co jest bardzo istotne, to po to, by zachować wrażenie naturalnej transmisji dźwięku, a nie mechanicznej, wybór mikrofonów jest bardzo istotny. Jakość jest niezwykle czułym punktem, dlatego że chodzi o to, żeby całkowicie wytracić wrażenie tego, że odsłuchujemy muzykę poprzez system nagłośnienia. So the choice of the microphones for the orchestra is really, really important, so that you don't disturb the audience and the people on the stage are really, really comfortable. But there's another kind of microphone we use. It's a microphone for the singers and for the actors and for the people on the stage. And these are most of the time wireless microphones. Obok tych mikrofonów, które są używane dla omikrofonowania orkiestry, używane są również bezprzewodowe mikrofony dla artystów, dla solistów, dla aktorów. Yeah. So most of the time we play acoustic, as I said before, but nowadays with the technological facilities, most of the time it happens that the shows are really different from what they used to be. And now we use more and more live sound, loudspeakers and effects on the theater. The main thing about that is that technology allows us to make some effects a little bit more, I don't know, more often and more easily. And it can also improve the scenography from the art directors. W miarę jak zmienia się repertuar tego, co wystawiane jest w teatrze, z tego najbardziej klasycznego do coraz nowszych produkcji, rosną oczekiwania ze strony reżyserów i części artystycznej co do samego sposobu realizowania sztuki. I tutaj coraz bardziej potrzebny jest system nagłośnienia, mechaniczne nagłośnienie, nie tylko do samego przetwarzania jedynie gry aktorów czy dodatkowych muzyków na scenie, ale również jak chodzi o warstwę efektową, która jest często traktowana jako uzupełnienie na przykład scenografii. Tutaj tworzy się też scenografię po prostu dźwiękiem. Well, now with a new system of loudspeakers, of discrete mics, and so on, we can do. The new system they make. Excuse me, my English is not so good. The new system of loudspeakers that are discrete and that sounds really, really good, and the new microphones that are really discrete too, allow people to make some more and more sound and sound effects in the theater. And it can, when you are allowed to do more sound really discreetly, that doesn't disturb the audience, that still sound good enough to be heard as almost acoustic stuff, then the art director, they can use them for the scenography and it changes a lot the shows. To, czemu zawdzięczają się precyzyjne rozwiązanie tych wszystkich systemów elektroakustycznych, ich, można powiedzieć, wysoka rozdzielczość, czyli duża ilość głośników planowo rozmieszczonych, duża ilość mikrofonów, powoduje, że ten dźwięk może być zrealizowany w sposób niezwykle precyzyjny. Można uzyskać go bardzo wiele, w sensie nawet poziomów, ale w cały czas w dalszym ciągu zachowując wrażenie, że odsłuch odbywa się w sposób akustyczny. Czyli jakby
usuwając wrażenie używania systemów głośnikowych. Okay. The quality of loudspeakers on the place, on the theater, is really, really important too for the audience. People are used in that kind of place to hear natural sounding stuff, and they still want to hear natural sound stuff. If you do something that is amplified and it sounds amplified, most of the time it will disturb the audience. If they come to opera in Paris, they don't want to hear to see some big loudspeakers, and they don't want to hear big sound. They want to hear natural sound. They're not close to sonor amplification. They just don't want it to make not natural stuff. Publiczność w Paryżu jest przyzwyczajona do tego, że dźwięk musi być naturalny. Absolutnie eksponowanie dźwięku bardzo wzmocnionego o dużym poziomie, który jest wyraźnie zaznaczony charakter mechaniczny, jest nieakceptowalne. To jest dla publiczności jest to po prostu porażka i dla nich tą podstawową właśnie przesłanką dla organizacji, dla w ogóle projektowania tych systemów jest to, że on musi absolutnie odpowiadać takim wymaganiom. And of course it depends on the production. In more and more theater now, we do acoustic and classical stuff, but we also do contemporary stuff, sometimes with a lot of loudspeakers and effects. And we do some live shows like jazz or rock and so on, because we have to make more audience. So we make more new shows. And for that we need to have the equipment that is able to do either a classic show or a live show. We don't need it to be really loud and really different. We just have to find the good stuff that can be able either to play classical music and sometimes a little of jazz music or so on. No i oczywiście w nowej dobie, kiedy właściwie wszyscy się rozglądają za tym, jak tutaj wzmocnić finansowo swoją pozycję i poprawić tam wszystkie wskaźniki ekonomiczne. Również i oni rozglądają się za tym, jak zwiększyć sprzedaż biletów. Dzieje się to też między innymi w taki sposób, że organizuje się również koncerty live'owe, jazzowe, rockowe, a zatem wymagalność w stosunku do systemów również rośnie. Już nie tylko przekaz akustyczny, ale również trzeba być w stanie wzmocnić muzykę w sposób ewidentnie mechaniczny, dając więcej poziomu głośności, więcej tak zwanego punchu, jak to się mówi, czyli uderzenia. And now this kind of system exists most of the time. So to go back to the opera work, in the classical opera, so we have to have a console, because we have talking about the microphones and the loudspeakers on the stage and for the audience. And then to mix everything, we need a console. The console is a main object, but if you use bad microphones or bad loudspeakers, you don't have to have a good console. If you have a good console, you need to have good mics, but if you have a bad console, you don't need to have good mics, it will sound bad. No i oczywiście w związku z tym, że wracając oczywiście do produkcji operowych, mamy do dyspozycji jakąś ilość kanałów obsługiwanych przez głośniki, ileś mikrofonów, potrzebujemy też miksera. Skoro wspominaliśmy o tym, że chcemy uzyskać dobrą jakość dźwięku, potrzebujemy dobrego głośnika, potrzebujemy dobrego mikrofonu. No i niestety razem z tym potrzebujemy też dobrego miksera. Nie da się użyć dobrego mikrofonu i złego miksera, bo jest to po prostu daremne. Okay, so why do you need a large console or a good console? First of all, in opera house, as I just told you, we do different type of shows, and we have to do more and more stuff with one console. We do monitoring, we do front of house, then we do different mixing for example, for recording, for other people that need to listen, for example, for the artists where they are in their room before the show. And so for each kind of point you want to bring the sound to,
you need a different mix. So you need to be able to do a lot of mixing. And to do a lot of mixing, you need a console that is able to do a lot of mixing, of course. Cóż, mikser nie jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do jednego zadania. W przypadku opery, w której pracuje Alina, musi ze swojego miksera obsłużyć i system monitorowy na scenie, i system nagłośnienia frontowego. System musi się komunikować z systemem interkomowym, musi również wysyłać odrębne miksy na przykład do garderób, tam gdzie czekają artyści na swoją kolejność przed wejściem na scenę, również dodatkowe pomocnicze miksy do foyer, a zatem potrzebuje narzędzia, które jest w stanie wykonać wiele miksów z tego samego programu. And to have a big console is not just a game. It's really important that you have a console that is really comfortable for the technician. If you are comfortable with the console, you are able to mix different stuff really easily. Then with just one technician and one console, you can do front of house, monitors and maybe recording. It's not easy, but you, if you want to do all that stuff with one guy and one console, you need to use the good stuff. Dobrej klasy urządzenie odpowiedniej wielkości, jeżeli do tego się, jeżeli jest skojarzone z dobrze wyszkolonym i dobrym operatorem, jest w stanie rzeczywiście załatwić sporo problemów. To jest bardzo istotne, to jest dość istotny punkt, że rzeczywiście mikser jest tym miejscem, gdzie następuje złożenie tych dwóch światów, czyli mechanizm urządzeń i człowieka, stąd jest też bardzo ważnym przy doborze miksera, aby to urządzenie było rzeczywiście komfortowe dla realizatora dźwięku. And what digital techniques and mostly digital console brought us sound technicians is the facility of mixing, and it makes us able to record what we do. So we can do different mixes, and then the day after we come back and the mixes are still there. So we earned a lot of time, and a lot of time for technician is a lot of money for you, of course. So with just one console, that kind of console or another one, but with good sound quality and a digital console, you are able to do a lot of mixes. At the opera, for a classic opera, we do monitors, recording, we have a mix for the deaf people, we have a different mix for the blind people, we have a different mix for the people on the stage with the stage manager, who is doing the tops, you know, with doing top for the lights, top for the sound, etc., etc. So we are doing about 15 different mixes with just one person and one console. This is really impressive. Pojawienie się na rynku urządzeń cyfrowych to przede wszystkim niespotykana wcześniej elastyczność tych urządzeń, czyli bardzo duże możliwości takie adaptacyjne, gdzie kiedyś w świecie analogowym to było wszystko przywiązane wręcz mechanicznie do układu urządzenia. Tutaj to, co widzimy w postaci fizycznych przełączników, przycisków, suwaków, to tylko części wirtualnej maszyny, która drzemie gdzieś tam pod spodem w warstwie programowej i którą możemy kształtować w bardzo szerokim zakresie stosownie do własnych potrzeb. Tu dzięki urządzeniu realizator dźwięku realizuje nawet do 15 rozmaitych miksów, które wysyła w rozmaite strony teatru stosownie do potrzeb ekip, które współpracują przy danej produkcji, ale również może dokonywać natychmiastowo wielośladowej rejestracji, co jest ogromnie przydatne dla nich jako dla realizatorów dźwięku, dlatego że mogą sobie zarejestrować w czasie prób dużo materiału i potem, kiedy już nie ma artystów, kiedy artyści idą do domu albo wszyscy są razem zmęczeni tymi próbami, realizator dźwięku jest w stanie odtwarzać te zapisy i na ich podstawie przygotowywać sobie produkcję. The other bonus of this kind of console is the flexibility. With that console, you can have a lot of inputs, a lot of outputs. It just depends on the show you are playing. Sometimes you have to have a lot of microphones, and sometimes you just have to have a lot of loudspeakers, and sometimes the sources are from different parts of the stage. And this kind of digital console, they allow you to
to change for each production the way of working. So the flexibility is really important too. To, co jest rzeczywiście cechą wyróżniającą ten akurat produkt, to jest ogromna elastyczność, czyli to, że konsoleta nie posiada żadnych sztywnych przyporządkowań. Nawet w świecie cyfrowym nie zawsze wszystko jest tak dowolnie konfigurowalne, jakbyśmy sobie tego życzyli. To jednak zależy ściśle od mocy obliczeniowej tego urządzenia, czyli komputera, którym to urządzenie tak naprawdę jest. I w miarę jak potencjalne możliwości tych urządzeń rosną, rośnie jego elastyczność. To akurat urządzenie nie ma sztywno przypisanych żadnych funkcji, jest w całości konfigurowalne przez użytkownika, stąd łatwość dostosowania go do każdej produkcji. Programowanie umożliwia nam dodatkowo utrzymywanie tych produkcji w sferze programowej i przywoływanie jej każdorazowo, jeżeli wracamy do poprzedniego jakiegoś przedstawienia. Yeah, for example, a few years ago, before we have some digital desks and so on, to have an orchestra with microphones and all singers with microphones to do recording and then to do monitors and then to for example, give some effects, sound effects with plenty of loudspeakers and so on, we used at least three or four mixing desks, three or four consoles. And then we had to take some space from the theater to put the console. And now with just one console, it's really quick because you don't have to install other consoles and it's really more easy. And then you can have what you can imagine as a scenographer and put it more easily than before. I tak jako ciekawostka i na przykład, że jeszcze kilka lat temu przed zakupieniem takiego urządzenia na potrzeby opery, żeby zrealizować takie produkcje przy tej ilości miksów, które były niezbędne, używali 3 do 4 analogowych konsolet, co wywołało nieprawdopodobne konflikty i problemy, dlatego że oczywiście chodzi o lokalizację tych urządzeń. To było niezwykle trudne. Teraz jest to wszystko zamknięte w jednym polu roboczym, które ma ledwo 1,20 m szerokości. To jest coś, co zupełnie zmieniło całkowicie ich tryb pracy. Okay, so this, so we have a nice console. We have nice loudspeakers, good microphone and good quality of sound. And the other thing we put in the comic opera and we are going to develop for the future is a network. A network for the console and the stage. For the moment it's just sound, but lately it will be with video and maybe lighting. What's the interest of having a network? The first interest is that now you just have one cable, one fiber, one Ethernet cable, so you don't have to put some big patches into the theater, and that's really, really discreet. And then you can have different points of plug-in for your microphone or for your console. For example, if tomorrow I have to put the console for artistic decision maybe in the middle of the audience, I can because I just have to plug it in an Ethernet cable and my console is working. It's the same for the stage. Thanks to network, I have different places to plug my microphones all over the stage. It's just really discreet, it's just one Ethernet cable. And so I don't have any cables going through the stage. Just some for the loudspeakers, but this one is easy to hide. So the technology brings us more facility to move the stuff and be more imaginative too. To, co czeka ich w najbliższej przyszłości, to rzeczywiście uzupełnienie całych swoich zasobów o wszystkie możliwości sieciowe. Na dzień dzisiejszy jest rozwiązana jakość dźwięku, miksowanie, monitorowanie, mikrofony, natomiast brakuje im jeszcze sieci i to planują uzupełnić. Bowiem daje to rzeczywiście niesłychaną elastyczność, przede wszystkim stosownie do decyzji części artystycznej obsady, gdzie przy decyzjach, które są związane z wizją artystyczną realizacji widowiska, trzeba często dokonywać absolutnie zmian bardzo szybkich, całkowicie zmieniających layout systemu. Ogromna elastyczność w mikrofonowaniu sceny dzięki takim rozwiązaniom, możliwość za pośrednictwem jednego gniazda RJ45 uzyskania dostępu do miejsc na scenie, z którego bardzo łatwo będzie można omikrofonować na przykład cały obszar bez zbytecznej ilości
przewodów. Okay, so when you make a technological improvement in a theater like this one, it's most of the time to be able to be more reactive and quickly respond to the artistic asking. Most of the artists, persons that come to the opera, they don't have time, we rehearse from the first day, so we have to be really quick to move stuff. If you need to put 4 loudspeakers more, it should be really easy, you don't have to move a big console. If you need to put some more microphones, if you need to replace the orchestra and so on, it should be really easy and don't take time to the artistic. To, co jest niezwykle istotne, to, co bardzo się liczy, to, że cała ta technika, która jest implementowana, musi zachować zdolność do bardzo elastycznej i szybkiej reakcji. Czyli jeżeli zachodzą potrzeby, żeby gdzieś podłączyć dodatkowe 4 głośniki, żeby przesunąć stół mikserski w inne miejsce, czy podłączyć dodatkowe mikrofony, tu czas często odgrywa kapitalną rolę, bo w dzisiejszym świecie często czas między szczególnie przejazdowymi ekipami od pierwszych prób do już premiery jest tak krótki, że rzeczywiście wszystkie te tryby, które poruszają teatr, muszą pracować w doskonałym tempie i muszą być świetnie ze sobą spasowane. Technika jest jednym z tych kół zębatych, które się w maszynie kręcą. Can you go a few pictures later? Can you move pictures? Sorry, I can't. Okay, then again. Okay. Just move from pictures. This is the big entrance of the opera. It's really, you can go next, and then again. Okay, this is, can you do one more? No, next, okay. What I wanted to show you with the network, this is the second place where we do some small concerts and small pieces. It's called the Foyer. It's an old monument of Paris, and it's really, really important for Parisian people. And in this place, we play a lot of small concerts and do a lot of conference about classical music, about art and music. And we often have the radio coming from recording, and we do record ourselves everything. And the importance for us to have this big network is that this place is quite far from the big stage. And then I don't have to put a second console or second equipment to this place. I just have to put microphones, and thanks to the network, I just go to my principal console. So I don't have to bring cables, to bring a console, to bring everything. It keeps being free for the audience. To, co Alina pokazuje, to foyer teatru, miejsce bardzo znane w Paryżu. Organizuje się tutaj bardzo wiele małych form sztuki, kameralnych koncertów, klasyki. Przyjeżdża radio, żeby nagrywać, przychodzą sławni ludzie, więc jest to miejsce dla nich bardzo, bardzo ważne i bardzo znane, bardzo lubiane przez Paryżan. I jest to też właśnie taki klasyczny przykład do zastosowania sieciowych rozwiązań. Ta sala akurat, to miejsce znajduje się bardzo daleko od sali głównej. Cokolwiek tam musi zrobić, w tej chwili dział techniki musi przewozić mikser, musi tam rozstawiać, musi się kablować lokalnie, natomiast wraz z założeniem sieci będzie można po prostu wprost tutaj stąd zebrać sygnały z mikrofonów i wysłać do głośników bezpośrednio w to miejsce z konsoli tej głównej, po prostu z miejsca, w którym na stałe to urządzenie mogło być w tym momencie zabudowane. Yes, can you go next? This is the roof, it's really nice. You can go to the next one. This is the curtain, you can go to the next one. Okay, this is some pictures from the shows we do. I wanted first to talk to you about something else that is really nice thanks to technology, is that now it's really easy to record everything and to be recorded by TV or by radio. Actually, we do some big shows in opera, classical. This is a classical comic opera. Comic opera means that it's an opera when people sing and speak. It's a mixing of singing and speaking. It's a really French tradition. Let me explain. To, co jest również taką cechą ich teatru, to, że tak, po pierwsze wszystko archiwizują, wszystkie wydarzenia artystyczne są nagrane, zarchiwizowane. Również dzięki rozwiązaniom technologicznym nie ma żadnych problemów, by przyjechała do nich w każdej chwili telewizja i mogła
zebrać sygnały w postaci wielośladowej i wielostrumieniowej po to, żeby zrobić produkcję własną na potrzeby telewizyjne. Tutaj jeszcze słowo wyjaśnienia ze strony Aliny. Opera komik dla Francuzów ma troszeczkę inne znaczenie, niż nam by się wydawało. To jest coś, co my nazywamy teatrem muzycznym. Czyli jest to teatr, w którym się i mówi, i śpiewa. So the difficulty is opera comique. In the opera comique, the difficulty is that some people sing, some people speak, and everybody has to hear well in the audience. So the acoustic of the place is really, really good for that, because we have a big cupola, I don't know the English word, a big roof with a lamp, that is an acoustic lamp, and we use for people to speak. It's a really old one, it was here a few centuries before, but... Still works. Still works. To, co jest bardzo istotne w tego rodzaju teatrach, akustyka jest niezwykle oczywiście istotna. Tutaj dzięki, no już niemalże można powiedzieć, starożytnym architektom, ta cała konstrukcja czysto akustyczna wciąż znakomicie działa. W suficie jest umieszczony potężny taki reflektor akustyczny, który poprawia wypromieniowanie dźwięku zarówno z orkiestronu, jak i ze sceny w kierunku widowni. Do dzisiaj to działa, mimo że ma już to kilkaset lat za sobą. But of course it's not that easy to have different people speaking and different people singing. Really nowadays it's more and more difficult because the actors in France, they lost the tradition of speaking loud, so we have more and more difficulties and we have to put more and more microphones and really well hidden microphones. Okay. No i to, co oczywiście obserwujemy też u nas, czyli nic to niezwykłego, czyli coraz więcej aktorów po prostu zapomina bądź traci zdolność do emisji głosu, emisji dźwięku, coraz bardziej rozglądają się za mikrofonami. I jest to też jedna z przyczyn, dla których ilość tej techniki po prostu puchnie. So that's why I wanted to show you a few pictures from our scenes. So in front you have the orchestra pit that is hidden, of course. And then you can see on the stage, here is a big decoration, big scenography, so it's really easy to hide some loudspeakers, but the microphones are really well hidden too. Tu jest przykład już z produkcji. Tuż przed kadrem znajduje się fosa orkiestrowa, której tutaj prawie nie widać, zaledwie tylko krawędź. Widać też bardzo dużą scenografię. Oczywiście w takiej scenografii stosunkowo łatwo jest ukryć głośniki. Obok tych głośników jest również ukrytych sporo mikrofonów. Okay, so this is a small production. You can go further. This is the same one. It's another scene. You see the decoration. It's just some big pictures, some big photographs from Paris. Then you can go to the next one. And this is still the same. You can see Notre Dame at the back. Ciągle oglądacie Państwo tą samą produkcję, to są po prostu różne sceny. W poprzedniej scenie duża część scenografii to były zdjęcia, wszystko to są sceny z Paryża. Tam poprzednio był zaplecze czy tył katedry Notre Dame. Okay, then you can go to the next one. Okay, you can go to the next one again. There. This is a different production. Yeah, I just wanted to show you that with the new technology and with the new possibilities due to technology, we are asked to do some really different shows. The one before was a really classic one, a little operette, a really French one. This is a totally different thing. It's just one person on the stage that is singing. Of course, she's amplified because the whole scenography is turning around. And the difficulty here is that you have some screens on the decoration, and then you have some lights in the decoration, and then you have some people with loudspeaker hidden, and so on. And as the decoration is turning around all the time, you don't have cables. So this is what technology can bring to artists. You know, we just met a scenographer, and then we explained to him that we had a decoration that could turn around infinitely. And then he wanted to put everything turn around infinitely. And then we can allow him to do that and to provide video, light and sound without cables. To są też takie przykłady, gdzie jak różne są te produkcje. Poprzednio oglądaliście Państwo zdjęcia z typowej klasycznej produkcji. Tutaj z kolei
nietypowa produkcja, taka absolutnie współczesna. Występuje tylko jedna aktorka, śpiewa. Sama jedna musi mieć mikrofon. Dlaczego? Cała ta scenografia się kręci. W dodatku życzeniem scenografa było również mieć monitor, głośniki do odsłuchu, wszystko musi działać, ale scenografia musi się kręcić. So, you know, this is a point that I wanted to talk about too, is that technology is quite good for artistic too, because with new proposals we can bring new ideas and new creativity for people. Maybe you can go to the next picture. Is this the same decoration, but it has turned a little? You can go to the next one. And there is another side of the decoration, and it's just turning for 1 hour and a half. It's really impressive. This is another one, just to show you that we do different pieces. This is a piece of theater based on the music from Schumann. And then in this case, you can see the microphone. It's not usual at a place, but here the scenographer decided that we could see the microphones. To jest kolejny przykład produkcji, gdzie wyjątkowo scenograf zgodził się na to, żeby było widać mikrofony na głowach aktorów. This is a place where you have everybody on the stage. I just like the picture. It's not so important. This is a different kind of show, just to show you that in theater now we do really different type of shows. And then we have to be able to adapt to any kind. No i tutaj kolejny przykład jak innej produkcji, gdzie widać jak szeroka skala, jak zmienne warunki i za każdym razem rzeczywiście technika musi absolutnie nadążać za potrzebą wyrazu artystycznego, tak aby rzeczywiście nie stanowić ograniczeń dla wizji reżysera. So there is a small little point I wanted to talk about then again. In my department, so we are taking care of sound and video and recording and recording for the radio and for the TV and so on. And then we are also responsible for intercommunications. The intercommunication between technicians is really, really important. It's important because it allows you to move some big, big decoration without any danger. It's important because it makes everybody move on the stage at the same time. And nowadays you can't make a big show and a nice show without intercommunication. It's really safety, it's more safe and it's more easy to manage stuff. You see the decoration in our theater is moving really fast. Between two different acts, we have only about 1 minute, 1 minute 30, and some people have to move the whole decoration and all microphones and so on in 1 minute and 30 seconds. It's really, really quick. And we can also do that. We can just do that if we have a good communication. I taki ostatni punkt, który jest niezwykle istotny dla życia takiego teatru jak ich, to jest łączność wewnętrzna. Perfekcyjna łączność wewnętrzna wszystkich służb technicznych i wszystkich osób zaangażowanych w produkcję. Wynika to z tego, że wynika to z całej organizacji przedstawienia, między innymi na przykład to, że istnieje potrzeba całkowitej zmiany dekoracji w ciągu 90 sekund między aktami. To jest bardzo mało czasu, czasami te dekoracje są bardzo ciężkie, na przykład ważą 2 tony, a jednocześnie w trakcie tych wszystkich zmian pod tą podnoszoną do góry dekoracją muszą jeszcze przejść ileś tam osób. Bez tej precyzyjnej łączności byłoby to naprawdę bardzo trudne i wręcz bardzo niebezpieczne. Także ta sprawnie działająca, dobrze zaprojektowana łączność wewnętrzna to nie tylko sprawa organizacji, ale również i sprawa bezpieczeństwa. So now I've talked about intercom. There's something I wanted to talk about that is really, really, really important with new technologies. You see, in our opera now we can do a lot of stuff. Because we have quality of sound, we have quality of everything, we have a big network, we have a good console, we are able to manage most of the shows that want to come to our place, and we are able to bring people new shows that they wouldn't imagine because we have the technology for that. But in another place, what is really, really important with that technology is to have people that are able to work with it.
If you don't have the good technicians, you can't play with technology. You won't be able to have somebody who is just really quick on what they do, or can answer a demand from the artistic way really quick if they don't know how to use their own system. So the most important stuff when you have a good system, well working, really discreet that pleases everyone, is to have technicians that are well trained to use it. If you don't have a technician, you don't need the technology. You first need to have the good technicians, and for that you have to train them. No i to, co oczywiście jest niezwykle ważne, to czynnik ludzki, dlatego że oczywiście można zainwestować w technologię ile się chce, ale bez dobrze przeszkolonego personelu, który znakomicie zna wszystkie te aspekty technologiczne posiadanych przez obiekt urządzeń i systemów, to wszystko jest daremne, dlatego że nie da się rzeczywiście w sposób szybki, elastyczny reagować na żądania płynące ze strony artystów, na ich potrzeby, jeżeli się tych urządzeń i systemów perfekcyjnie nie zna. Do tego trzeba mieć rzeczywiście dobrze przeszkolony personel, bo bez tego wszystkie te urządzenia stają się po prostu bezużyteczne. Okay, so I think I'm going to the conclusion. You have still pictures going back. So the conclusion is that mostly the technology improves the work in the theaters. Thanks to technology, you can do some different stuff. You are more allowed to do some new stuff, and maybe it can improve the artistic way of doing stuff too. I don't know, but the main point is that people on the stage feel really more comfortable than before. People on the orchestra feel more comfortable. People in the audience feel more comfortable if you have a good quality of sound and if you are able to manage it really quickly so that you don't take time from the artistic. Because we all know that rehearsals for a show are really, really short time. And if you want to have a perfect show, you have to rehearse a lot, and you don't have to, and you don't want to lose some time with the technique. If you don't want to lose some time, you have to have the good technology that is not so hard to put to work, operation. And with the good technicians that are well trained. So I think that's it. I tak, podsumowanie, Alina mówi, że rzeczywiście fakt tego, że posiada się dobrze technicznie dozbrojony obiekt, wpływa w sposób zdecydowany na odczuwalny, na komfort pracy artystów na scenie, na komfort pracy muzyków w orkiestronie, a wszystko to razem przekłada się na absolutny wzrost tego, jak odczuwa to publiczność. A zatem wszystko razem to się nawzajem wzmacnia w takiej pętli sprzężenia zwrotnego. Te interakcje są odczuwalne i dobrze widoczne. Ponadto cała ta technologia, całe to zamieszanie z tym dużą ilością systemów, urządzeń, również jeżeli jest to dobrze opanowane, dobrze zarządzane, prowadzi do ogromnej oszczędności czasu, dlatego że nie muszą nawzajem te działy teatru na siebie czekać. Nie musimy czekać artyści na techników. Technicy są w stanie szybko, elastycznie reagować na ich potrzeby. Wszystko to razem nie tylko, że przyspiesza samą pracę jako taką, ale też zdecydowanie poprawia nastrój pracy w zespole. So when you rule such a theater, what you have to think about technology is that you have to ask yourself what kind of shows do I do now? What kind of shows will I do in the future? What do I need as a, do I need a sound system that is big, that is discreet? Do I need it to be more natural sound? I think it's the case, and it's the most popular case. And you have to think about the future. It's really important to think about the future. For example, using a network as we did ourselves is really good because most of the new products the companies are making now for sound, for ITECOM, for lighting, for video and so on, are going through these cables, the Ethernet cables, like an internet network you have at home. And this is the future. So now if you have to build a new place, or if you want to
to do something new if in new place, I think it's a good way of thinking. And the other stuff is the quality of sound, because the audience is not crazy, the people on the stage are not deaf, everybody wants to hear natural sound, except for rock or something, but I just talk about acoustic theaters. And this is really, really important to give them good sound. If you don't, I think the audience won't come back. No i to podsumowanie jeszcze dodatkowe, czyli to, że jeżeli się o czymśkolwiek myśli i planuje, to czasem zadać to pytanie, jaką produkcją zarządza się teraz, o jakiej produkcji myśli się w przyszłości, jak powinien wyglądać nasz obiekt, o jakich urządzeniach powinniśmy myśleć. Bez wątpienia to jest czynnikiem takim typu musi być, to absolutnie sieciowość rozwiązań, to przystosowanie infrastruktury obiektu do tego, by wyposażać to w najnowocześniejsze urządzenia, te, które rzeczywiście pracując w protokołach sieciowych pozwalają nam na ogromną elastyczność, mobilność tych urządzeń i przede wszystkim, to jest też immanentna cecha, zdalną kontrolę. To są wszystko cechy, które są dzisiaj w dzisiejszym świecie już niezbywalne i coraz trudniej jest w ogóle myśleć i pracować w środowisku, które jest pozbawione tych cech. No i oczywiście jakość dźwięku, która ma kapitalne znaczenie, dlatego że w ocenie Aliny, jeżeli ten dźwięk jest po prostu zły, z dowolnych przyczyn, ludzie nie chcą za bardzo wracać do teatru. Jest to jeden z czynników, który rzeczywiście ma decydujące znaczenie dla odbioru przez publiczność i w miarę jak rośnie jakość przekazów, tych, które są ogólnie dostępne, nawet internetowe, powoduje, że te wymagania względem obiektu ze strony publiczności również rosną. And for the last point, I promise, there is something really important nowadays too, is the recording stuff. At the opera, we have made something to be able to record all the time, the rehearsals, the shows and so on, just putting one button. And it's really demanded now. It allows the artists to see what they just did and they like that, I don't know why. And the other stuff is when you think about the future and technology you want to get from the theater, you have to think about the future application of the shows. You see now in Paris, most of the shows we do are filmed for DVDs or for direct shows on TV. And then now the new fashion is to have direct shows on cinemas. So this is a different way of thinking, but thanks to network, we can provide them the sound and video really easily. And I won't talk about that more, but it's a good thinking, I think, to have. I Alina, obiecujesz, to już ostatni punkt, to na co warto też zwrócić uwagę, a co stanowi coraz większy udział też w ich pracy codziennej, to tak, pierwsza rzecz to rejestracja. Oni już od dłuższego czasu rejestrują wszystkie swoje eventy w zakresie zarówno obrazu, jak i dźwięku. I dziś, w dzisiejszych czasach coraz częściej okazuje się, że jest to potrzebne wręcz od razu, bezpośrednio, do bezpośredniej transmisji, również do późniejszej obróbki, w sensie wydawnictw na przykład własnych, typu produkcje takie jak z płyty DVD. Oraz również bezpośrednie transmisje live'owe i one są coraz modniejsze, prowadzone w kinach, czyli przykładowo produkcja, która idzie w Opera Comique, jest retransmitowana w trybie na żywo do kin, również i w Paryżu.